Działając na podstawie paragrafu 54 ust. 2 Statutu Gminy Kurów, otwieram posiedzenie wspólne członków Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Komunalnego i Inicjatyw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Przedstawię proponowany porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie posiedzenia. Punkt 2. Wybór przewodniczącego posiedzenia. Punkt 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. Punkt 4. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Punkt 6. Przepraszam, ale nie można z tym. Mogę to na chwilę zdjąć. Punkt 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kurów na rok 2022. Punkt 7. Zaopiniowanie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na rok 2022. Punkt 8. Zaopiniowanie średniej ceny drewna tartacznego będącego podstawą do obliczenia wysokości podatku leśnego na rok 2022. Punkt 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. Punkt 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie wyboru metod ustalania opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Olesinie. Punkt 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości położonych w Szumowie. Punkt 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy najmu lokalu mienia komunalnego położonego w Bochałowicach. Punkt 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach oznaczonej jako działka nr 795. Punkt 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach oznaczonej jako działka nr 695. Punkt 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Kurowie. Punkt 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Kurowie stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Dębie stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Klementowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Bochałowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Punkt 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021-2037. Punkt 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021. Punkt 23. Sprawy bieżące. Punkt 24. Zakończenie obrad. Przejdźmy do punktu drugiego. Wybór przewodniczącego posiedzenia. Jako przewodniczącego proponuję radnego pana Grzegorza Kusego. Czy radny wyraża zgodę? Czy są inni kandydaci? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Pan radny Jan. Jedna osoba. Dziękuję. Przewodniczącym posiedzenia Komisji Wspólnej został radny Grzegorz Kusy. Dziękuję.
Stwierdzam, przechodzimy do punktu trzeciego. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 9. Co stanowi niezbędny kworum do podejmowania uchwał. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie porządku obrad. Proszę o głosowanie nad porządkiem obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proponowanym przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 radnych. Porządek obrad został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 5 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proszę panią sekretarz o przedstawienie zagadnienia. Obowiązek podjęcia uchwały opracowania takiego programu wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Projekt uchwały, który Państwo również otrzymali, został poddany konsultacji społecznej i w wyniku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy i BIP Kurów. I w wyniku tej konsultacji wpłynął wniosek o uzupełnienie tego programu o elementy z zakresu ekonomii społecznej, akcentując współpracę z podmiotami ekonomii społecznej z uwagi na to, że powstała u nas spółdzielnia socjalna i wiele zadań z tego zakresu zostało wspólnie opracowanych. Program, który dzisiaj Państwo dodatkowo otrzymali, zawiera te elementy, które są zaznaczone na żółto. Proponujemy wprowadzić taką zmianę z tymi dodatkowymi zapisami. Przedmiotem współpracy gminy Kurów z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami również z zakresu ekonomii społecznej będzie współpraca do realizacji zadań publicznych poprzez wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Kurów oraz wspieranie rozwoju kultury, lokalnych wydarzeń kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturalnego. Kwota, jaka proponuje się do ujęcia we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, wynosi 137 500 zł. Realizacja zadań publicznych będzie się odbywać w ramach otwartego konkursu ofert. Poza tym wszystkie zagadnienia wyglądają identycznie w tym programie jak w roku ubiegłym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja tylko Państwu radnym dodam, że tak plus minus zaplanowaliśmy budżet o kwotę 7 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. 7-8 tysięcy. Teraz nie pamiętamy dokładnej kwoty, ale Państwo z budżetu i ze sprawozdania będą wiedzieli. To jest jakby progresywny o inflację wzrost wydatków na te konkursy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Czy jest możliwość większej kwoty? Jeszcze większej kwoty? Na dzisiaj nie ma takiej możliwości. Trzeba by komuś zabrać, żeby komuś dać. Dziękuję. Może ja odpowiem w ten sposób. My byśmy bardzo chcieli zwiększać kwoty wydatków, tylko też musicie Państwo jako radni wiedzieć, że Nowy Ład, wprowadzając większą kwotę wolną od podatku, powoduje mniejsze wpływy nam do budżetu. Oczywiście też, żeby zrównoważyć pewne straty, będziemy dostawać subwencje wyrównawcze, ale pewnie nie w takiej kwocie, jakie by były kwotami
wpływającymi z udziału w podatku dochodowym. Więc na razie czekamy. Ten budżet było nam ciężko spiąć. Również dotknęły nas po 2 latach wynegocjowanych cen prądu, podwyżki prądu. Więc ciężko nam będzie pewne kwestie spinać, ale jak najbardziej w trakcie realizacji programu współpracy będziemy ewentualnie dotować takie stowarzyszenia w trybie pozakonkursowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 9 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kurów na rok 2022. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Na rok 2022 proponuje się przyjąć następujące stawki podatku od nieruchomości. Wzorem lat ubiegłych proponuje się stawki maksymalne od podatków od gruntów związanych z działalnością, prowadzeniem działalności gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków związanych z budynkami pod działalnością gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i spożywczo-przemysłowymi o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych, jak my to nazywamy potocznie biedronkowych, oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wydobycia kopalin ze złóż kruszywa naturalnego 1,03 od metra kwadratowego powierzchni. Maksymalne stawki proponujemy również od gruntów położonych pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych 5 zł 17 groszy za hektar powierzchni. Maksymalną podatek proponujemy również od gruntów niezabudowanych związanych z obszarem rewitalizacji, ponieważ u nas takich gruntów nie ma. To jest stawka 3 zł 40 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Maksymalny podatek proponujemy od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części związanych na prowadzenie działalności gospodarczej 25 zł 74 grosze za metr powierzchni użytkowej. Taki podatek również proponujemy od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 5 zł 25 groszy oraz od budowli 2% ich wartości. W pozostałych przypadkach proponuje się obniżyć maksymalną stawkę podatku w stosunku do obwieszczenia ministra finansów ogłoszonego w dniu 22 lipca w sprawie górnych stawek kwotowych podatków. Natomiast będzie to zwiększenie o 5% w stosunku do ubiegłego roku. I tak, w przypadku gruntów to jest podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Proponuję przyjąć stawkę 0,92 groszy. W ubiegłym roku było 0,88 groszy. Ja może będę Państwu dodawał, że jest to wzrost o 4,5%. Średnio tak 5%. Od gruntów pozostałych zajętych na prowadzenie działalności statutowej 44 grosze proponuje się, maksymalna 54. W ubiegłym roku była to stawka 0,42 grosze. Natomiast od budynków mieszkalnych 79 groszy, maksymalna jest 0,89. W ubiegłym roku była to stawka 75 groszy.
oraz od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie działalności statutowej pożytku publicznego. Maksymalna stawka wynosi 8,68. Proponujemy 6,93. W ubiegłym roku była stawka 6,60. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Od budynków mieszkalnych to 4 grosze, tak? Budynki tak. Mieszkalne. Tak, 4 grosze. Było właśnie 75 groszy, 79 groszy proponowana stawka, jest to wzrost o 5,3%, tak? No 5%. Tam by było do pełnych groszy, nie do dziesiątek, tak nie jest, do setek groszy, tak tylko do dziesiątek groszy. To jest wzrost mniejszy od inflacji 6,8. Propozycja. Propozycja, bo inflacja 6,8. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos w tej kwestii? Nie widzę, dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości na terenie gminy Kurów na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad. Zaopiniowanie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2022. Proszę panią skarbnik, sekretarz, panią sekretarz o przedstawienie zagadnienia. Podstawą do naliczenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał roku podatkowego. Na rok 2022 średnia cena została ogłoszona przez prezesa GUS komunikatem z 20 października 2021 i wynosi ona 61,48 zł za kwintal żyta. Jest to stawka podniesiona o 5% w stosunku do roku 2021. Proponuje się pozostawić tą cenę skupu żyta jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w gminie Kurów. I tak podatek będzie wynosić przy takiej stawce dla gruntów gospodarstw rolnych 153,70 zł za hektar przeliczeniowy. Dla gruntów pozostałych niestanowiących gospodarstwa rolnego 307,40 zł za hektar fizyczny gruntów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Chciałam zgłosić wniosek formalny o obniżenie ceny skupu żyta będącą podstawą do naliczenia podatku rolnego na rok 2022 z kwoty 61,48 do kwoty 60. Proszę o przegłosowanie. To będzie mniej niż inflacja. Znaczy ja nie wiem, czy to jest w tej materii potrzebne głosowanie, nie? Może ustalmy to w formie jakby dyskusji chyba, tak? Nie, może być w formie. Teraz w formie, teraz dyskutujemy po prostu nad tą uchwałą, także co Państwo radni sądzą o... Za hektar fizyczny
dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego, czyli poniżej 1 hektara, to by była kwota 360 zł, 300 zł, a przy stawce maksymalnej to by była kwota 307,40. Przy obecnej stawce 283,15. To prosimy o pozostawienie 60. Przy stawce 60 wzrost dochodów podatkowych do budżetu, podatki do budżetu wzrosną o 66 tysięcy. Według stanu na 30, według stanu podstawy opodatkowania na 30 września. Przy 60 zł, ile będzie wzrost? O 66 500. W całym budżecie. O 3 zł 37 groszy na... 60 zł wzrostu do tego roku? W 2021 mieliście Państwo 56,63. 60 zł to Pani Radna zaproponowała. Przy 61 mamy wzrost o 12,125. A przy 60 będzie? 9,42, tak? Na hektarze, na hektarze 8,42, tak jest, 8,42. 8,42 groszy. A przy nieposiadających hektarach? 16, bo to dwa razy jest. Teraz mamy 24 wzrost, czyli 61,48, a będziemy mieli... A co 24? Jeśli, chodzi Panu o procenty? Jeśli została maksymalna, tak? Tak. Wzrost o 24. Hmm. 12 na 3 hektarze, tak. A 24 przy tych gospodarstwach dobrych. Obniżony jest. A teraz po 60? Po 60, no to mówiliśmy byłoby... 8,40. 8,42 i 84. 4. Czyli to jest roczny podatek. Roczny, czyli na, teoretycznie na kwartał wychodzi 9 zł na 4. To nie są... Tylko, że to jest zwyżka, pamiętać trzeba. Mniej niż inflacja, propozycja. Czyli jakie jest ostateczne zdanie? A może dwie kwoty z tego zdawać, która będzie. Czyli co, będziemy głosować to, co proponuje urząd? Maksymalna ile? Ile wynosi w tej chwili? 61,48. A Pani Zosia proponuje? Pani Radna? 60, tak? No to będziemy głosować. Kto z Państwa Radnych jest za kwotą zaproponowaną przez urząd? Aha. Ale to już można daleko idący wniosek, żeby stosować ten wniosek. Nie, możemy to potraktować jako nieformalny wniosek, tak? Mamy głosowanie jako takie musi się odnieść. Nie jedna stawka, to jest dobre. 61,48. I druga jest 60.
Równo 60. Tak. Która głosowana jako pierwsza? Zaproponowana przez urząd, tak? 61-48. Przystępujemy do głosowania. Proszę. Nie, przepraszam, tak. Dwa tylko słowa. Jakie są konkretnie te propozycje, żebym wiedział wcześniej? 61-48, ta, którą zaproponował Urząd Gminy i. Jakby stawka maksymalna. Stawka, tak. Ale za podatek rolny? Tak. Za kwintal. Za kwintal. To jest cena żyta. Może inaczej, panie Janie. W 2021 roku mieliśmy kwotę za kwintal żyta 56,63. Mhm. Propozycja urzędu jest propozycją maksymalną z rozporządzenia 61,48. I na sali padła propozycja pani radnej Zosi, żeby obniżyć tę stawkę do kwoty 60 zł, co stanowi w przypadku propozycji pani Zosi wzrost o prawie 5,9%, czyli 6% możemy liczyć stawka kwintala żyta, co jest jeszcze jest poniżej inflacji nadal. Rozumiem, jeśli można, bo to brakuje mi tu w tym pouczeniu, jakby wyjaśnieniu, że pozwolę sobie przeczytać ostatnie zdanie. Na 2022 rok proponuje się pozostawić cenę skupu żyta ogłoszoną przez prezesa GUS komunikatem i tak dalej. Pierwszy na papicie jest ta cena. Słucham? Pierwszy na papicie jest ta cena. Tak. W wyniku czego podatek rolny, tylko tak no brakuje mi jakby no uzmysłowienia, że proponuje się pozostawić cenę skupu. Równie no pewnie to jest jakiś język taki nazwijmy urzędowy, natomiast proponuje się cenę skupu żyta 61,48. To no to byłoby tak dla mnie po prostu czytelniej, prawda? Bo tak to pozostawić cenę skupu sugerowałoby, że tak jakby pozostawiamy to, co było w ubiegłym roku, prawda? Dziękuję bardzo. A to jeszcze wytłumacz głosowanie, co głosujecie, bo może być niezrozumiałe. Bo tu jeszcze jest, w tamtym rokuśmy obniżyli o 2 zł tam i 2 grosze w podatku. A w tym roku obniżamy od tej głównej ceny o złoty 40 zł. Tak jest, ale też trzeba pamiętać, że była inna inflacja. Tak, no to teraz jest inflacja bardzo duża. Szanowni Państwo, więc teraz będziemy głosowali nad zaopiniowaniem ceny żyta w kwocie 61,48, czyli tak jak proponuje urząd. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zaopiniowaniem ceny żyta w kwocie 61,48 zł. Proszę o wciśnięcie guzika i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz głosujemy drugą propozycję. Brakuje mi, panie przewodniczący, stwierdzenia, że radni odrzucili. Tak. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych, 9 radnych było przeciwko, 1 radny wstrzymał się od głosu. I głosujemy propozycję pani radnej Reszczyńskiej, która zaproponowała, aby obniżyć cenę żyta do kwoty 60 zł. Kto z Państwa radnych jest za propozycją pani Reszczyńskiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że głosowało 10 radnych, 9 radnych było za przyjęciem tej propozycji, 1 radny się wstrzymał. Stwierdzam, że propozycja pani Reszczyńskiej, czyli kwota 60 zł za cenę żyta, została pozytywnie zaopiniowana. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Zaopiniowanie średniej ceny drzewa tartocznego będącej podstawą do obliczania wysokości podatku leśnego na rok 2022. Proszę panią sekretarz o przedstawienie zagadnienia. Średnia cena skupu drewna tartocznego obliczona według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, ogłoszona komunikatem prezesa GUS 20 października 2021 roku, która jest podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2022 rok, wynosi 212 zł 26 groszy za 1 metr sześcienny drewna. Podatek leśny za hektar fizyczny gruntów leśnych zgodnie z ustawą o podatku leśnym wynosi 0,22 metra sześciennego ceny drewna tartacznego. Wobec powyższego stawka za hektar lasu, fizycznej lasu będzie wynosiła 46,6972 zł. Proponuje się wzorem lat ubiegłych pozostawić tą stawkę maksymalną określoną przez komunikat prezesa GUS jako stawkę do naliczenia podatku leśnego na 2022 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? O ile wzrosło? 7,8. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem ceny drewna tartacznego w kwocie 212,26 zł. Jako podstawę do obliczania podatku leśnego na terenie gminy Kurów w roku 2021. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że cena drewna tartacznego w kwocie 212,26 zł przyjmowana do obliczania podatku leśnego w roku 2022 została pozytywnie zaopiniowana. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Na rok 2022 proponuje się podnieść roczne stawki podatku od środków transportowych odpowiednio o 3,6%. Taka jest propozycja. Tak zostały podniesione górne granice stawek kwotowych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów. W wyniku takiej podwyżki przeczytam teraz, jak będą wyglądały stawki. Stawki od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie będzie wynosić 756 zł. To jest o 14 zł wzrostu w stosunku do tego roku. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1140 zł. To jest wzrost o 48 zł. W stosunku do 2021 roku. Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton byłaby to kwota 1380 zł, to jest wzrost o 48 zł.
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton i tak na dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne dla samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton byłaby to stawka 2076 zł, czyli wzrost o 72 zł. Dla samochodów nie mniej niż 15 ton byłaby to stawka 2172 zł, wzrost o 72 zł w stosunku do roku 2021. Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych. Dla samochodów nie mniej niż 12 ton i nie mniej niż 15 ton 2052 zł, wzrost o 72 zł. Nie mniej niż 15 ton 2268 zł, to jest wzrost o 84 zł. Na trzy osie w podziale na nie mniej niż 12 ton i mniej niż 21 ton byłoby to 2088 zł, wzrost o 72 zł. Nie mniej niż 21 ton byłoby to 2580 zł, wzrost o 96 zł. Dla samochodów z innymi systemami zawieszenia byłoby to kwota pomiędzy 12 a 21 ton 2124, wzrost o 72 zł, nie mniej niż 21 ton na 3 osie 2724, wzrost o 98 zł w stosunku do roku bieżącego. W samochodach ciężarowych na 4 osie i więcej w tonażu nie mniej niż 12 i mniej niż 27 proponuje się kwotę 2352, wzrost o 84 zł. Nie mniej niż 27 i mniej niż 29, 2712 zł, wzrost o 96 zł rocznie. Nie mniej niż 29 ton, 2964 zł, wzrost o 108 zł w stosunku rocznym. Dla samochodów z innymi systemami zawieszenia pomiędzy 12 a 27 ton byłaby to kwota 2652 zł, wzrost o 96 zł. Pomiędzy 27 ton a 29 ton byłaby to kwota 3012 zł, wzrost o 108 zł. I nie mniej niż 29 ton byłaby to kwota 3384 zł, wzrost o 120 zł. Dla odciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton propozycja na 2022 rok wynosi 1776 zł i byłby to wzrost o 60 zł w stosunku do roku na pierwszej stronie. Wróciłam do punktu, do podpunktu trzeciego, paragrafu pierwszego. W punkcie czwartym od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton stawki określone są w załączniku drugim i wynoszą dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym między 12 a 36 ton wynosiłaby 2052 zł, to jest wzrost o 72 zł. Powyżej 36 ton wynosiłaby 2424 zł, wzrost o 84 zł. Z ciągników z innymi systemami zabezpieczeń pomiędzy 12 ton i 36 ton kwota wynosiłaby 2424 zł, wzrost o 84 zł. Powyżej 36 ton wynosiłaby 2592 zł, to jest wzrost o 96 zł. Na 3 osie lub więcej dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym. Pomiędzy 12 a 36 ton kwota wynosiłaby 2424, powyżej 36 ton wynosiłaby 2976.
dla ciągników z innymi systemami zawieszenia o tonażu pomiędzy 12 a 36 ton kwota wynosiłaby 2592, a powyżej 36 ton wynosiłoby 3384 zł. Czy 384, załącznik numer 2, 3 osie i więcej. W punkcie 5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, proponuje się kwotę na 2022 rok 1200 zł, wzrost o 48 zł. Może teraz przeczytam punkt 7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc siedzenia poza miejscem kierowcy. Dla autobusów mniej niż 22 miejsca byłoby to 1188 zł, wzrost o 48 zł. A dla autobusów równej lub wyższej 22 miejsca byłoby to 2052 zł, wzrost o 72 zł. Jeszcze od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku 3 i wynoszą. Dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym. Mogę, panie przewodniczący? Przepraszam, tak wchodzę w słowo, ale widzimy to wszyscy i tam ileś tych cyferek, no myślę, że tu gdzieś około 20, no albo szkoda więcej naszego czasu. Dziękuję. Jeżeli państwo życzą, to oczywiście my chcieliśmy transparentnie po prostu państwu przedstawić. Tak. Żeby to było przeczytane głośno po prostu. To wycofuję, to już tyle pani się naczytała, tylko... Zostało mi ostatni załącznik. Nam chodziło o to, żebyście nie czuli, że w którymś punkcie jest zawieszona w taki sposób stawka, że nawet nie wiecie. Proszę nie traktować jako uszczypliwość. Jest zawieszenie, a nie zabezpieczenie. Bo często pani skarbnik mówi z zabezpieczeniem pneumatycznym. To o czymś takim nie słyszałem. Proszę. Więc stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym na jedną oś pomiędzy 12 a 25 ton propozycja jest 1464, nie mniej niż 25 ton 1908. Dla przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia pomiędzy 12 i 25 ton 1524, nie mniej niż 25 ton 1764. Na dwie osie pomiędzy 12 ton a 28 ton z zawieszeniem pneumatycznym 1452, pomiędzy 28 ton a 36 ton 1752, powyżej 36 ton 2316. Dla przyczep i naczep z innym systemem zawieszeń pomiędzy 12 a 28 ton 1524, nie mniej niż 28 ton do 36 ton 2064, powyżej 36 ton 2592 zł. Na trzy osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym pomiędzy 12 a 36 ton będzie wynosić 1608, powyżej 36 ton 2100. Z innymi systemami zawieszenia pomiędzy 12 a 36 ton 1728, powyżej 36 ton 2184. Spowoduje to wzrost do budżetu o około 13 tysięcy zł. Podwyżka o 3,6%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, jeżeli ktoś chce zabrać głos. Nie widzę, zamykam dyskusję. Dziękuję. Ja mam pytanie takie, bo kiedyś od autobusów przykładowo, co tak jak nazywamy trucicielami, co nie mają tych euro tego, to był wyższy podatek. Ci, co mieli właśnie te euro, nie wszystkie mają na pewno, to była
zniżka podatku. Tak u nas było. No, może niektórzy starzy radni to pamiętają. No nie ma teraz takiego podziału. Tam było kiedyś, że ci, co właśnie mają te samochody jeszcze nieprzystosowane do trucicielami tak zwanymi, to był wyższy podatek, a ci, co już mieli dostosowane według euro pojazdy, mieli pomniejszony podatek. Taka była zachęta na wymianę właśnie sprzętu na mniejsze zanieczyszczenie. Tych nowoczesnych pojazdów mamy mało, także tutaj nie, chyba nie ma o czym dyskutować. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 9 radnych, wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę pana wójta o przedstawienie tematu zawartego w uchwale. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na wstępie poinformuję państwa, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Kurów. Wygrał ten przetarg Zakład Usług Komunalnych. W tym momencie jest sprawdzona jego oferta pod względem formalnym. Jest to kwota, wartość brutto ogółem 1 581 068 zł i 16 groszy. Ta kwota uzyskana w przetargu po tych zmianach, które państwo za państwa zgodą zostały wprowadzone, że częstotliwość wywozów będzie jedna, powoduje sytuację, że stawki opłat za śmieci od osób, od gospodarstw, osób fizycznych nie wzrosną i tak jak zostało to ustalone 28 października 2020 roku, stawki są zróżnicowane od 28 zł dla 1 i 3 osób, 27 dla 4, 24, 5, 22, 6, 20, 50 osób zamieszkujących, jak jest o 7 osób i 8 i więcej 19 zł. Te stawki zostały obronione, podwyżek, tak jak państwo się już z mediów dowiadywali, nie będzie. Jedyną zmianą, którą chcemy wprowadzić, bo jak spotykaliśmy się w 2020 roku, zauważyliście państwo, że ustawodawca wprowadził takie przepisy, że stawki wywozu odpadów śmieci od przedsiębiorców, od gospodarstw niezamieszkałych były bardzo niskie. To były kwoty za worki 120-litrowe 18 zł i 19 groszy. Później 120 litrów 6,35, kolejne 240 litrów 12,70 i 1100 litrów 58,21. I wtedy państwo zauważyli, że to rozróżnienie między gospodarstwami domowymi a nieruchomościami niezamieszkałymi, przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie jest dosyć niesprawiedliwe. Ustawodawca w związku z tym wydaje nam się, że albo sam lub pod jakimiś informacjami oddolnymi od samorządów wprowadził nowelizację ustawy i prostuje możliwość naliczania opłat i opłat dla tych przedsiębiorców. W związku z tym również zostały wprowadzone zapisy dotyczące ilości wywozów pojemników co do częstotliwości wywozu z takich nieruchomości, bo czasami były wywozy od przedsiębiorców dwa razy w miesiącu, więc trzeba było to jakoś ujednolicić, aby móc naliczać odpowiednią opłatę za wywóz nieczystości. Propozycja urzędu
jest taka, że worek czy pojemnik 120-litrowy będzie, chcielibyśmy, żeby opłata była, i prosimy Państwa o to, żeby opłata była 20 zł od pojemnika lub worka, 240 pojemnik lub worki 40 zł i 1100 litrów pojemnik 180 zł. Jak Państwo zauważają, jest to mniej więcej wielokrotność pojemności 120 litrów. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkuje mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów, tak jak Państwo w uchwale poprzedniej, jest zaproponowana trzykrotność stawki podstawowej, żeby taka opłata wzrosła trzykrotnie. I teraz, co mogę Państwu jeszcze powiedzieć? No to jest pewna sprawiedliwość w stosunku do osób fizycznych płacących opłaty za odpady komunalne, bo tak naprawdę do tego systemu, który jakby był utrzymywany przez osoby fizyczne, no przedsiębiorcy mieli bardzo na preferencyjnych cenach odbierane odpady. Teraz odpady, propozycja jest 120 litrów, 20, 240 litrów, 40, 110, 180. Ustawa również wprowadziła taką możliwość, że właściciele nieruchomości nie zamieszkały, kiedy na przykład nie uznają, że proponowana stawka opłaty przez gminę jest zbyt wysoka, mają możliwość wystąpienia z tego systemu i podpisania indywidualnej umowy z podmiotami odbierającymi odpady wpisanymi do rejestru działalności regulowanej, więc niektóre firmy takie umowy mają podpisane z innymi firmami. Propozycja ta skutkuje wzrostem wpływów i tym samym jakby ten system, który my w chwili obecnej posiadamy, bilansuje się, jest możliwość utrzymania stawek również dla osób fizycznych. Po przetargu, bo to pewnie Państwa interesuje, myślę, że to też na sesji wybrzmi, oferta Zakładu Usług Komunalnych za odpady niesegregowane to jest 950 zł netto za tonę, bioodpady 900 zł za tonę, inne frakcje niewymienione zbierane w sposób selektywny 400 zł netto za tonę, szkło opakowania ze szkła 300 zł za tonę netto, papier tektura, opakowania z papieru i tektury 300 zł za tonę, tworzywa sztuczne 400 zł za tonę, zmieszane odpady opakowaniowe 400 zł za tonę, odpady wielkogabarytowe na wszoku zbierane 1000 zł za tonę, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu pszok 600 zł za tonę netto, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia pszok 700 zł za tonę, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów pszok 300 zł za tonę, odpady i inne materiały ceramiczne z elementów wyposażenia pszok 300 zł za tonę, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 200 zł za tonę, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki na pszok 6000 za tonę, baterie akumulatory na pszok 300 zł za tonę, lampy fluorescencyjne i odpady zawierające rtęć pszok 6000 za tonę, przeterminowane leki, chemikalia pszok 5000 za tonę, zużyte opony pszok 1200 zł netto za tonę, popioły paleniskowe z gospodarstw domowych 400 zł netto za tonę, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, prowadzenia monitoringu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek na pszok 6000 za tonę. Odzież i tekstylia pszok 600 zł netto za tonę. Takie wartości podał nasz Zakład Usług Komunalnych. Druga oferta, która wpłynęła, konsorcjum zaproponowała, to też żebyście Państwo wiedzieli, w przypadku ZUK-u było 1 581 68 zł i 16 groszy. Tak, w przypadku drugiej oferty było 1 599 555 zł i 1 grosz. Tak wyglądają kwoty. Bliżej na sesji będzie Pani Skorupska, jeżeli będziecie Państwo chcieli, przedstawi. Dzisiaj propozycja dotyczy tylko i wyłącznie
z tej uchwały, którą Państwo dzisiaj będą opiniować, dotyczy nieruchomości niezabudowanych dotyczących na przykład tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Jest to ta sprawiedliwość, której wcześniej Państwo nie mogli uchwalić ze względu na to, że przepisy nie pozwalały podnieść wyżej niż stawki zaproponowane w przepisach. To i jeszcze, żebyście Państwo mieli świadomość, te stawki zaproponowane przez nas nie są stawkami maksymalnymi. Stawki maksymalne ustawodawca przewidział dla worków i pojemników 120-litrowych 24,95, dla 240-litrowych 49,89, a dla 1100 litrów 228,68 groszy. Propozycja, dalej jeszcze raz powtarzam, Państwo mają w treści uchwały 20 zł za 120 litrów, 240 litrów 40 zł i 110 litrów 180 zł. Tutaj z panią kierownik i z kierownictwem rozmawialiśmy w ten sposób, że no jeden mieszkaniec, jak ma mały pojemnik 120-litrowy, musi zapłacić 28 zł, czy go wystawia, czy go zapełnia, czy go nie zapełnia, nawet 240-litrowy, więc przyjęliśmy taką stawkę, żeby była proporcjonalna, jakaś taka zbliżona do kwoty, jaką za pojemnik opłaca mieszkaniec gminy. Dziękuję. Chyba, że są jakieś pytania, to chętnie jeszcze odpowiem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Mam takie pytanie, czy jakie są tendencje? Są tendencje do przepełniania zbiorników, czy tych ustalonych, czy pojemności znacznie, czy do niedopełniania? Czyli na przykład jak ktoś ma 120-litrowy, bo musi płacić ten abonament ustalony, czy są przypadki, że po prostu ludzie nie napełniają tych pojemników? Znaczy może tak, my nie prowadzimy statystyk, ile jest wystawianych metrów sześciennych litrów, nie? Nie jest czysty zarobek, bo szanowni Państwo, to żebyście mieli wiedzę, to ja przedstawię Wam faktury, do miesiąca października i kwotę łączną. Zaraz usłyszycie, jak wygląda sytuacja. Tendencja ze śmieciami jest wzrostowa. Styczeń 134, tonażowa i cenowa w tym. Styczeń 134 tysiące, luty 134 tysiące, marzec 167, kwiecień 228 tysięcy. Maj 220 tysięcy, czerwiec 204 tysiące, lipiec 202 tysiące, sierpień 216 tysięcy, wrzesień 214 tysięcy, październik 217 tysięcy. To są faktury za gospodarstwa i przedsiębiorstwa. To do października daje kwotę 1 939 tysięcy. Jeżeli tonaż i faktury będą się powtarzały, to jak Państwo usłyszeli, to co my szacowaliśmy na przetargu 1 581 000, nie starcza na pokrycie śmieci, jeżeli to się powtórzy, prawda? Więc gospodarka odpadami jest gospodarką niepewną, bo my nie wiemy, ile w danym miesiącu mieszkańcy i przedsiębiorcy oddają śmieci. Możemy powiedzieć, że tych śmieci jest na pewno dużo więcej niż zakładamy co roku w przetargu na kolejny rok i tyle. Ciężar jakby odpowiedzialności finansowej spada na gminę ze względu na to, że przedsiębiorca wywożąc 10 ton czy 100 ton za każdą tonę ma zapłacone, a my mamy co miesiąc jednakowe wpływy z opłat od mieszkańców i przedsiębiorstw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Ja wiem, że teraz taki pojemnik to mam pełny, a nieraz mam niepełny, no ale trudno. A jeden ma jeszcze z nadmiarem, nie? Ale to nie jak się ma w ogóle napłacić to na żłobie. Ja wiem. Ale może być też, ale panie radny, może też być taka sytuacja, że raz na 10 lat robi pan remont łazienki i wywiezie kilka ton śmieci na wysypisko, składowisko. I się zbilansuje. Zbilansuje się pana opłata przez lata. Nie, jeden wywiezie więcej, drugi mniej. A nieraz się trafi, że... Proszę bardzo. Ja chciałem się spytać, czy tu już oficjalnie jest, nie będzie żadnych odwołań w sprawie tych, kto wygra przetarg? My po analizie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ZUK wygra ten przetarg formalnie, teraz jest to sprawdzane. Nawet jak była sytuacja kryzysowa, to kolejna oferta jest różnica dosłownie 14 czy 15 tysięcy, więc jakby jeżeli chodzi o mieszkańców, na pewno wzrostu opłat nie będzie. Ale nie o to chodzi,
Nie, na razie nie. Wszystko jest, wszystko, tak, na razie wszystko jest w porządku. Na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Olesinie. Proszę panie sekretarz o przedstawienie zagadnienia. Działki o łącznej powierzchni 21 aro 45 metrów położone w Olesinie, będące przedmiotem tego projektu uchwały, zakupione zostaną w związku z planowaną budową chodnika w kierunku Buchałowic, o inwestycji, której pan wójt wspomina już niejednokrotnie. Są to działki naprzeciw cmentarza, przy drodze w kierunku Buchałowic. Koszt zakupu tych działek w tej chwili jest oszacowany na 17 tysięcy złotych, łącznie z opłatą notarialną. W budżecie jest kwota zapewniona, zaplanowana 22 tysiące na wypadek wzrostu jakichś kosztów dodatkowych, dokumentacją związaną. Obecnie właściciel nieruchomości jest na etapie prostowania w księgach wieczystych swoich dokumentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Olesinie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szumowie. Proszę panią sekretarz o przedstawienie. Zamiana gruntów zostanie dokonana w celu regulacji stanu prawnego gruntów dróg. Właściwie zostanie wyprostowana granica drogi. Wymiana będzie polegała na tym, że gmina przekaże osobom fizycznym, współwłaścicielom działki, działkę o powierzchni 194 metry. W zamian za to otrzyma części działek o łącznej powierzchni, dwóch działek o łącznej powierzchni 17 arów 33 metrów. Zamiana odbędzie się bez dokonania dopłat z obu stron. Będzie korzystna z uwagi na to, że zostaną wyprostowane te granice dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Szumowie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy najmu lokalu mienia komunalnego położonego w Buchałowicach. Proszę panią sekretarz o przedstawienie zagadnienia. Projekt uchwały dotyczy lokalu, w którym usytuowany jest sklep spożywczy w Buchałowicach. Jest to druga umowa z obecnym najemcą. Poprzednia była zawarta na 3 lata. Najemca wywiązuje się należycie z opłat, nie ma przeszkód na zawarcie kolejnej umowy.
Czynsz za najem tego lokalu wynosi miesięcznie 270 zł plus VAT. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 10 radnych, wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy najmu lokalu mienia komunalnego położonego w Buchałowicach został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 14 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat kolejnej umowy działki dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach, oznaczonej jako działka nr 795. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem dotychczasowego dzierżawcy, który od wielu lat użytkuje rolniczą tą nieruchomość o powierzchni 96 arów 48 metrów kwadratowych. Jest to działka położona w Klementowicach o numerze 795 zł. Należycie dzierżawca opłaca wszelkie zobowiązania. Czynsz wynosi 1326 zł w skali roku. Wnioskodawca wnosi o zawarcie umowy na okres 7 lat z uwagi na takie warunki, jakie w tej chwili Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawia w celu możliwości dofinansowania jakichś dopłat do zagospodarowania tych gruntów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach, oznaczonej jako działka nr 795, został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 15 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach, oznaczone jako działka nr 695. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały również dotyczy działki rolnej użytkowanej również od wielu lat przez tego samego użytkownika. Tak jak pan przewodniczący zaznaczył, jest to działka 695 w Klementowicach o powierzchni 24 ary. Również dzierżawca wywiązuje się z wszelkich opłat. Czynsz roczny za tą nieruchomość, za ten grunt rolny wynosi 322 zł 52 grosze w skali roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 8 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Klementowicach, oznaczonej jako działka nr 695, został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 16 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Kurowie. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Nieruchomość wskazana w uchwale o numerze 3193/1 położona jest w Kurowie przy ulicy Kościuszki.
i przylega bezpośrednio do działki wnioskodawcy. Jest to kolejna umowa z tym użytkownikiem. Czynsz wynosi 184 zł w skali roku. Opłacane są należycie wszelkie zobowiązania. W tej chwili działka znajduje się w rezerwie mienia gminnego, nie jest przeznaczona do sprzedaży. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja tylko Państwu radnym dodam, że ta działka, poprzednie działki są działkami, które jakby, a przy po analizie mienia komunalnego jakby nie nadają się na cele publiczne, jeżeli chodzi, nie wiem, o cokolwiek budowę, bo to są działki rolne, więc jak najbardziej wnioski były i są zasadne. Przy działce, o której Państwo teraz procedują, ta działka jest dla nas działką istotną ze względu na to, że to jest jedyna działka, którą w przyszłości, na przykład przy zabudowie ulicy Kościuszki domkami jednorodzinnymi, można będzie sprowadzić wody opadowe do rzeki Kurówki, więc wniosek dzierżawców o sprzedaż został jakby przeze mnie, znaczy wniosek ustny, powiedziane, że takiego wniosku Państwu nie przedstawię, ze względu na to, że ta działka będzie taką działką buforową na przyszłość przed sprawami odwodnienia tej części Kurowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 9 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy dzierżawy działki mienia komunalnego położonej w Kurowie został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 17 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Kurowie stanowiącej własność gminy Kurów. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Kolejne cztery uchwały są to uchwały analogiczne. Dotyczą zawarcia ze spółką FIBE, spółka ZOO, umowy dzierżawy na 20 lat w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z budową sieci światłowodowej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Dotyczy gruntu w Kurowie przy ulicy Głowackiego, w Klementowicach, w Dębie oraz w Buchałowicach. Takie uchwały podejmują Państwo już na kolejnych sesjach, także to są analogiczne. Pozwoliłam sobie omówić wszystkie nieruchomości po kolei cztery. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Tak? Są z tego jakieś korzyści materialne dla gminy? Tak, są korzyści. Już po raz kolejny powtórzę na sesji, na komisji. Takie same jak przy zajęciu pasa drogowego drogi publicznej, takie same stawki są dla działek gminnych, które stanowią drogi niepubliczne, czyli drogi wewnętrzne, a także działki mienia komunalnego. Z tego tytułu gmina otrzymuje czynsz dzierżawny roczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 9 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Kurowie stanowiącej własność gminy Kurów został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 18 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Dębie stanowiącej własność gminy Kurów. Sprawa już była, pani sekretarz nam przedstawiła w poprzednim punkcie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w dębie stanowiącej własność gminy Kurów został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 19 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Klementowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Sprawa została omówiona przy punkcie poprzednim. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Klementowicach stanowiącej własność gminy Kurów został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 20 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Buchałowicach stanowiącej własność gminy Kurów. Sprawa została omówiona w punkcie poprzednim. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że głosowało 10 radnych. Wszyscy radni byli za. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości położonych w Buchałowicach stanowiącej własność gminy Kurów został pozytywnie zaopiniowany. Przystępujemy do realizacji punktu 21 porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021-2037. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. W niniejszej uchwale w załączniku pierwszym uaktualniono plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W załączniku drugim zwiększono limit zobowiązań na 2022 rok w przedsięwzięciu pod nazwą budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przebudową układu uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Olesin do kwoty 2 900 000 zł. Poprzednio była to kwota wprowadzona 2 800 000 ze względu na to, że przetarg został rozstrzygnięty. I wszelkie płatności będą w 2022 roku. Należało tak postąpić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ujęcie będzie kosztowało 2 900 000, bo ponieważ w tym roku nie poniesiemy żadnych wydatków. Czy remontować gruszkę, czy budować nowe, no to prezes mówił, że remont gruszki 600 000, a ujęcie 300. Nie, zbiorniki naziemne. No a modernizacja dotyczy także stacji uzdatniania wody. No to całej infrastruktury projekt dotyczy. Czy Państwo na ujęciu wody na przykład w Olesinie macie studnię, macie zbiornik na gruszkę i stację uzdatniania wody. W Klementowicach również tak macie, że macie stację uzdatniania wody, zbiornik naziemny i studnie głębinowe. I teraz wygląda sytuacja w ten. Przy każdej modernizacji, jeżeli byśmy na przykład przyjęli Olesin, że modernizujemy studnie, modernizujemy stację uzdatniania wody i remontujemy wieżę ciśnień, to ta kwota by była większa jeszcze. Jeszcze większa? Tak.
No bo różnica pomiędzy zbiornikami naziemnymi... naziemne zbiorniki będą kosztować. To teraz panu nie powiem, bo ja nie mam oferty, ale to do sesji jak najbardziej jesteśmy możliwość przy... No bo to kurde, no to w głowie się nie mieści. No. To nie lepiej było na ZUG w ogóle jakieś remonty przeprowadzane na tej Gruszce? Nigdy chyba. Ale my mówimy o całej ujęciu wody. Panie Wojtku, no ja rozumiem. Tak samo jak i w Klementowicach, no ale jakby i w Kosztowie. Została Gruszka, nie trzeba by było budować nowych zbiorników, to by było taniej, nie? Jeszcze raz. Jakby została Gruszka i nie trzeba by było budować nowych zbiorników. To by było trzeba wyremontować Gruszkę na przykład za 700 tysięcy albo 800. No to może się opłaca ją wyremontować. No ale musi pan też zrobić stację uzdatniania wody również no to, wyremontować. No to musi pan doliczyć to różnicę między zbiornikami naziemnymi dwoma, które pan ma. Normalny i rezerwowy i jeszcze Gruszkę wyremontować, czyli Gruszkę wyremontować i zbudować jakiś zbiornik grawitacyjny no drugi. Ale na przykład jakby ZUG remontował tę Gruszkę na bieżąco i by ta Gruszka trzeba w dobrym stanie, no to mówię, nie trzeba by w ogóle nic zrobić. No to tutaj musieliby się wypowiedzieć inżynierowie. No jeszcze mam takie pytanie, czy to ZUG będzie jakieś swoje wkład miał, czy to tylko wszystko sfinansuje gmina? Znaczy powiem w ten sposób, jeżeli chciałby pan, żeby Zakład Usług Komunalnych miał wkład finansowy w remonty ujęć wody, to zgodnie z przepisami stawki za metr sześcienny wody muszą rosnąć. To z czegoś musi no tak, to wziąć. Ale panie wójcie, no to znaczy, że ZUG ma czyste pieniądze z tych ujęć. Nie ma czystych pieniędzy. No jak nie ma? Do remontu się nie dokłada, do nowych się znaczy, nie może, dokłada, on tylko bierze panie radny, pieniądze za sprzedane ilości dobrze, wody. Dobrze, żeby było jasne. Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie w wodę. To jest nasze zadanie. To jest nasze pana jako radnego, nie jako wójta, dostarczanie wody mieszkańcom. Zakład Usług Komunalnych ma to tylko zlecone. Ma to tylko zlecone zadanie do realizacji. Mogła być zakład komunalny albo na niektórych gminach po prostu pracownik pracujący w gminie. I to jest zadanie własne gminy. I teraz jest taka sytuacja, że Zakład Usług Komunalnych u nas jest w formie spółki komunalnej, gdzie udziałowcem jest 100% gmina. I żeby móc cokolwiek zrobić, tak jak każdy przedsiębiorca, żeby móc wykonać inwestycje, musi na te inwestycje zarobić. Żeby na te inwestycje zarobić, trzeba podnieść stawki za wodę. To znaczy, albo wziąć kredyt i te stawki podnieść w taki sposób, żeby ten kredyt spłacać. Więc na dzień dzisiejszy, jakby nie było, naszym zadaniem jest to, żeby te ujęcia wody, czy to w Klementowicach, czy w Choszczowie, czy w Kolesinie, wyremontować i żeby te stawki za wodę w żaden sposób przez te inwestycje nie rosły, bo i tak mieszkańcy uznają, że te stawki są za wysokie. To panie mówię, to znaczy, że do tej pory ZUG, biorąc pieniądze za ten metr sześcienny wody sprzedany mieszkańcom, to się te kwoty się zeruje, że on te pieniądze, które zarobił, on wydatkuje. Ale ja panu wytłumaczę inaczej. Ja cały czas powtarzam i na zebraniach wszystkich. W gminie Kurów rocznie zużywa się 240 tysięcy metrów sześciennych wody. 240 tysięcy metrów sześciennych wody. Jeden odcinek, załóżmy 300-metrowy odcinek sieci kosztuje 300 tysięcy. Żeby ZUG wykonał z własnych pieniędzy ten odcinek sieci, musiałby każdy metr sześcienny podnieść powyżej złotówki. Rozumie pan? No tak. To co gdzie mówimy o milionach? Panie wójcie, ale to ja mówię o tych sieciach, które już istnieją i za to one są remontowane, na bieżąco są remontowane i na to się ponieść u nas w Klementowicach nie widziałem, żeby ZUG remontował co najmniej przez 20 lat coś. A czy pan drobne mówi o uszczerki, owszem. Jakieś tam pęknięcia, coś tego, ale no tak, no, ale to też są koszty. I nie wierzę w to, że od nas Klementowic, z naszego ujęcia, ZUG nie ma zysków z tego ujęcia wody, bo nie wierzę, że za te pieniądze, które on pobiera, oni się zerują to z proszę utrzymaniem tego i ludzi. Proszę mi wierzyć, jeżeli chodzi o ujęcia wody, nadzór nad stawkami mają Wody Polskie i wszystkie dokumenty pozwalające uwidocznić wszystkie wydatki na obsługę ujęć wody, łącznie z administracją i pracownikami fizycznymi, czyli konserwatorami, to wszystko jest przedstawiane do Wód Polskich. Ja chcę wam wytłumaczyć, że 240 tysięcy metrów sześciennych, to żeby mieć kwotę 240 tysięcy złotych
240 tysięcy złotych na inwestycje, trzeba każdy metr sześcienny podnieść o złotówkę. A 240 tysięcy złotych to jest na inwestycję, która ma być wykonana, czy sieci wodociągowej, czy kanalizacyjne. Mówimy o sieci wodociągowej. To są małe pieniądze dzisiaj. No ale panie wójcie, z tego co pan mówi, no to i tak gmina wszystko finansuje. Bo naszym zadaniem własnym jest dostarczanie wody. Zbiera te pieniądze i przeznacza je tylko na konserwację, ewentualnie na pensję pracowników, tak? Tak jest. Tak i jest. To wszystko się zeruje. Tak jest. Przy tych cenach. Tak, tak powinno być, tak. A czy na przykład to mógłby się wierzy... do pana prezesa, żeby przedstawił właśnie roczny zysk z naszego ujęcia i wydatki? Ale to... Czy on mi coś takiego no, ale nie ma, nie ma innych taryf wody dla różnych grup mieszkańców. Taryfa jest identyczna. Ja panu nie jestem w stanie powiedzieć. Ale przyszły orientacyjnie wiem, że pan, z naszego ujęcia było sprzedane metr sześcienny. Ale może pan prosić jak najbardziej. To jest pan jako radny ma prawo prosić na tej zasadzie, tylko kwestia jest tego, żeby to panu przygotować. No to kiedyś go spotkam, to go poproszę. Znaczy ja uważam, że pana prośbę przekażę, tylko kwestia tak. jest, na którą komisję byśmy to ujęli, żebyście mogli państwo to usłyszeć. Bo ja tego nie widzę problemu, że jak pan prosi, ma pan prawo do tego, żeby poprosić i takie informacje panu zostaną przekazane, tylko że pracownicy muszą się do tego przygotować na tej zasadzie. Okej. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z państwa radnych? To jeszcze tylko powiem, ja tylko jeszcze dodam, szanowni państwo, że my wydamy w tej kadencji na ujęcia wody i jakby zaopatrzenie mieszkańców w wodę prawie 11 milionów. I będziecie radą, która przeprowadziła gruntowne razem z wójtem, w 100% gruntowne remonty ujęć wody. Jedyna rzecz, która ciężka jest do zrobienia, co rozmawiałem z panem Leszkiem Artyką, to jest wymiana w tym momencie sieci wodociągowej na Chłoszczowie Azbestowej, ale to też musicie państwo zrozumieć urząd i wójta, że my nie byliśmy w stanie zaprojektować dokumentacji projektowej do tych wniosków do Polskiego Ładu ze względu na to, że dokumentacja projektowa to jest mapa do celów projektowych i jeszcze zgoda właścicieli, a nie wszystkie grunty, wierzcie mi, są uregulowane stan prawny na Chłoszczowie czy na Bronisławce. Więc my nie uzyskamy zgód wszystkich właścicieli. Jest to proces długotrwały, a my mamy sytuację taką, że musimy pół roku od 17 października rozpocząć procedurę i ją zakończyć. A gdzie jeszcze, szanowni państwo, czas na to w sytuacji, gdy na przykład przetarg nie wyjdzie? No musimy mieć czas, żeby tych pieniędzy po prostu nie oddać. Jesteśmy naprawdę przygotowani mocno, bo mamy pozwolenie na budowę na Chłoszczów, pozwolenie na budowę na Klementowice. Mamy, już kończymy pozwolenia na sieci te w Kurowie, które brakowały. Jesteśmy w trakcie konsultacji z wykonawcami dotyczącymi wodomierzy zdalnych, a także konsultacji z przedsiębiorcami dotyczącymi wymiany części hydrantów. Więc jakby my jesteśmy w dobrym miejscu, chociaż proszę mi wierzyć, że konsultacje będą trwały 2 tygodnie, zakończą się 6 grudnia, 7 grudnia mamy odprawę dotyczącą tego projektu i zobaczcie państwo, prawie miesiąc czasu, posiadając pewną dokumentację projektową i pozwoleniową, jeszcze musimy wykonać, żeby oszacować wartość zamówienia w taki sposób, aby poprawnie przeprowadzić przetarg. Później zaczną się święta, przetarg zostanie ogłoszony i nagle uciekają już 2 miesiące, jeśli chodzi o procedurę przetargową. Ja tych pieniędzy, szanowni państwo, nie chcę w żaden sposób oddać. My musimy wykonać te ujęcia w taki sposób, że wszystkie będą bezpiecznie, bo woda to życie. Proszę panie radny. Jeszcze mam takie pytanie, bo poruszałem kiedyś temat pomp, które są umieszczone w szambach tam w moim rejonie. I pytałem pana prezesa o zużycie prądu, poboru tego prądu i temat umarł. Po prostu nie pytałem drugi raz, myślałem, że to zostanie rozwiązane. I myślę, że to jest bardzo prosty sposób wyliczenia na podstawie przepływu tej wody zużytej i jakiejś mocy tej pompy, koszty tego zużycia prądu, bo cały czas docierają do mnie informacje, że podczas rozruchowych no nie wiem, faz tej pompy, mieszkańcom potrafi po prostu światło ten, czyli to jest te rozruchy pompy przy każdym starcie.
muszą być naprawdę spore. I nie wierzę, tak jak to było nam przedstawione, że to są minimalne koszty zużycia tego prądu. No nie wierzę w to po prostu. Znaczy, ja może odpowiem w ten sposób, to też pytanie trafi do pana prezesa. Z mojej wiedzy pompy należą nie sieci kanalizacyjnej, tylko przyłącza kanalizacyjnego, czyli są własnością jak najbardziej. Pompy są własnością właściciela. Tak, i właściciel odpowiada za ich eksploatację i koszty prądu. To jest, no to jest trudne, ale tylko, może być tak... że zapewnienie wprowadzenie tych ścieków do kanalizacji nie jest możliwe bez funkcjonowania tej pompy, tak? No tak, ale to nie jest wina jakby, że tak powiem brzydko, zakładu odbierającego ścieki komunalne, prawda? Bo to mieszkaniec się chce przyłączyć albo musi się przyłączyć do kanalizacji. On ponosi koszty tego, że to pompę ma. Ale żeby było jasne, tak wszystko prawnie i merytorycznie... Czyli dodatkowy abonament ponoszony do tych ścieków. To jest, ja to tak widzę. Tak jest. W taki sposób. Tak jest, tak? Ale to jest koszt już osoby właściciela przyłącza. Dobrze, to w mojej ocenie. Mimo wszystko chciałbym wiedzieć, żeby te statystyki zostały wyliczone. Bo mówię, pobór, przepływ... Bez problemu. To jest można na tej konsoli sobie sprawdzić ilość przepływu, startowa moc i tak dalej. Także czas, tak. Znaczy największe to startowe. No ale niestety, jeżeli chodzi o stawki taryf, prawda, w mojej ocenie, żeby było jasne. Uśrednione. W mojej ocenie nie, mieszkańcy nie uzyskają upustów do opłat za no to. No dobrze, ale bo te opłaty ustalają Wody Polskie. Dobrze, jeżeli tak, niech mają w świadomości, ile tych złotówek wpływa dodatkowo do kosztów ściekowych, prawda? Bo to jest czysta świadomość. To jest złotówka, czy to jest 5 zł, czy to jest 50, to już nieważne ile. Ale świadomość. Do świadomości do kogo? Do zakładu usług komunalnych, żeby nie. Nie, zakład komunalny, mówię, ma specyfikację pompy. Każdy mieszkaniec z drugiej strony w innych ilościach pobiera tą wodę. Na tej podstawie są wyliczane koszty ściekowe, prawda? Czyli łatwo policzyć przy przepływie takim i takim pobór prądu wynosił tyle i tyle. Panie radny, to jest skomplikowane, no można sobie kupić w markecie miernik za 25 zł i on policzy, ile prądu bierze pompa. Urządzenie mam zainwestować, dokupić i sobie doliczyć do rocznego. No, ale jak mówię, jak ktoś jest ciekawy, no... Dlaczego? Sprzęt... Ja rozumiem, ale jak ktoś bardzo chce wiedzieć, no to takie mierniki można kupić dlaczego? I tam... Nie rozumiem, dlaczego mam sobie miernik kupywać. Sprzęt został dostarczony przez usługodawcę. Ja rozumiem, ale przecież prezes na podstawie przepływów, no to jakieś algorytmy będzie wyciągał, a najprostszy, to niech prezes kupi, czy nie wiem, ktoś taki miernik i on policzy, ile tego prądu fizycznie idzie. Specyfikacja urządzenia, to ja już sobie sam to policzę. Specyfikacja urządzenia i na podstawie przepływu to można... Dobrze, ale jaki cel pan radny chce osiągnąć? Dla czystej informacji. Okej, to tylko jest. Czysta informacja i tyle. Dobrze, to jest już zrozumiałe, tak. Ja jeszcze chciałem zapytać pana wójta, czy zna orientacyjną długość tego asbestowego wodociągu w Rzeszowie? No ja niestety nie znam, ale ZUK, pani kierownik, takie dane posiada. My, szanowni Państwo, ja Wam wytłumaczę, w czym jest rzecz. Szanowni Radni. Szanowni Radni, ja Państwu wytłumaczę. Ale proszę o ciszę, niech mówi albo Pan Wójt, albo... Ja Państwu wytłumaczę w ten sposób, że budowa sieci wodociągowej w Choszczowie, to musi się rozpocząć oszacowaniem długości sieci. Później musimy znaleźć na przykład zapytanie ofertowe do projektanta. Zazwyczaj to jest kilometra sieci przyłączy, wynika jego oferta. Trzeba przygotować mapę do celów projektowych, ustalić mniej więcej przebieg trasy, a trasa musi biegnąć w sieci i przyłączy w innym miejscu, bo się nie da zbudować sieci w jeden dzień i podłączyć wszystkich, żeby była dostawa wody, więc tamten wodociąg, tamta sieć azbestowa zawsze zostanie już w ziemi, a będą nowe przyłącze i sieć kanalizacyjna. Musimy uzyskać zgody
zgody właścicieli gruntów, no i w tym momencie możemy się zderzyć z sytuacją, gdzie mieszkańcy mają pospadkowe, nieuregulowane stany prawne i będzie nam ciężko uzyskać pozwolenie na budowę. To odciągnie znowu uzyskanie pozwolenia w czasie. Tym sposobem ryzykowne byłoby podejmowanie decyzji, aby do takiego wniosku, do Nowego Ładu, gdzie mamy pół roku, wnioskować sieć wodociągową w Choszczowie. Jak najbardziej, ja nie widzę problemu, jak się uporamy już teraz z tym budżetem, który Państwo będą uchwalać, że w trakcie roku będziemy Państwu stawiać wnioski o kolejne projekty wodociągowe i będziemy starać się pozyskiwać środki. Tutaj również na sesji padnie informacja, teraz też już padnie. My również dostaliśmy w tym momencie 2 100 000 na środki od rządu na sprawy kanalizacyjne.